Jestem królem, byłem królem, będę królem, mam żonę, dziecko, poddanych, rodziców i ziemię. Obok królestwa Nil, a przez niego przechodzą zebry, antylopy, słonie. Sam nie muszę polować, zrobią to inni. A jakbym nie był królem? Nie, nie mogę o tym myśleć. Nie miałbym dobrej żony, dziecka i przede wszystkim bym nie stworzył tak fajnej brygady. Bym musiał polować. Już nie będę poddanym innych. A poza tym ja ich mogę wywalić. Królu, co tak rozmyślasz? Już noc. Wszyscy śpią prócz ciebie, mnie i lwicy. Mężu, idź spać. Jutro nas czeka intensywny dzień. Niestety wiem. Już ranek. Noc minęła. Upolować mi coś do jedzenia. Poddany nie będzie rozkazywał królowi. Żono, co tu się dzieje? Mężu, nie wiesz? Puma i Mantera są władcami. Synie, ile ja spałem? Jedną noc, tato. Przecież oni władają od pół roku. Pamięć mi zniknęła, czy co? Nie. Pamiętasz, jak byłeś królem, ale nie pamiętasz, jak cię obalono. Więc jesteś głupi, zwierzaku. No ej, nie przyzywajcie mnie. Pomój Pantero, on chce rządzić. Lwie, choć nie znam twojego imienia. Każe wyruszyć na łow i upolować wielką zwierzynę. Takiego słonia czy chipcia. Nie słucham się zwierzyń, które nie są lwami. Mężu, mówię ci, to będzie dobrze dla ciebie. Ale ty już akurat jesteś lwem. A ktoś z was ze mną pójdzie na łowy? Nie! To jest kara dla ciebie. I tylko dla ciebie. Nie wiedziałam, że łowy to kara. Ale samce lwy prawie nigdy nie polują. I tylko wypoczywają. Więc ty to będziesz tym razem wyjątek. A właśnie, jeszcze musisz zabrać zioła leśnicze. Mam tego dosyć. Królowej i króla trzeba się słuchać. My też się kiedyś słuchaliśmy ciebie. Ale to nie moja wina, że wolą nas. No dobra, już pójdę na te łowy. Ale z moją żoną. Ja już nie będę polować, ja już od kilku lat poluję. Inaczej rozwód. Przecież nie jesteś taka stara, że masz kilka lat. Ale dwa to co najmniej mam. Idź na te łowy! Panowie, za takie zachowanie to obaj pójdziecie. Ale ja chodzę na polowanie, to on nie chodzi wcale. Ja wolę się zachowywać dziećmi, niż polować na jakiś tam utrzyma. Nie utrzymasz się bez jedzenia. Przecież wczoraj polowałeś. Co? Wczoraj to jeszcze władał. Ale i ja też. I dobrze. No szybciej, leniuchy! Nic tu nie ma. To bez sensu te łowy. Przecież kazali grubą zwierzynę. To prawda. Ale za moich czasów to się jadło jeszcze inne zwierzęta, takie jak mamut. Jak znajdziesz mamuta w tej Afryce? Przecież tu jest zbyt gorąco na taki klimat. Ty bym się po prostu spocił i ugotował się na słoninę. A słonina tak swoją drogą jest ze słonia? Nie wiem, ale pasuje do nazwy. O, akurat hipopotam się pojawił. Nie gadajmy tak głośno. Jeszcze go wystraszymy, szeptem. Przybliżaj. To są moje pierwsze łowy. Jak twoje pierwsze? Przecież już kilka miałeś tych łowów. Ja wcale o tym nie pamiętam. Nie no, chyba moja pamięć jest bardzo słaba. Jest już przy nas. Trzy. Cztery. O nie, ucieka. Ja go złapię od drugi. Ganiam się. Ganiaj się z nim. No ganiam. Już po tobie hip. Jeszcze nie. I zaraz się up. Nie upolujesz mojego przyjaciela. Jest, będę miał moje pierwsze mięsko. Nie tym razem. Teraz sobie tego pożałuję. On mi prawie zgniło tu. Lepiej stąd ucieka. A właśnie, czy on jest z armii Mustanga? Nie, to jakiś samotny hippie. Hipcio. Och, już zapominam, jak się nawet mówi. Wracam. Pumo! Niezwykłe! Jak wy tak pięknego hipcia złapaliście? Jeszcze takie są w Nilu? Myślałam, że już żadnego nie ma. Są, Pumo. Awansujesz na... Nie, jeszcze to za mało. No weź, hipcie się trudno łap. Ty dopiero pierwszy raz polujesz niby. Ty już któryś tam raz polujesz. Ale i tak nie ma awansu, bo byłeś dla mnie niedobry, niemiły i bardzo agresywny. A tak samo do pantery. Za mną. Patrz, mężu, co upolowałem. Chipcia trzytonowego. Nie no, ostatnim czasem to jest niemożliwe, nawet słonia trudno złapać. I właśnie dlatego ja kazałam im zrobić tak
trudną misję. Rozumiesz? Nareszcie porządne żarcie. A tak swoją drogą, co widzicie na co? Wydry i antylopy. Ofe! Słabo polują. Tylko na wydry was stać. Ja to czasami nawet słonia upoluję. Jak sobie to poradziłem? No jak? Gadaj. Wszyscy chcemy po prostu tajemnicę tą odkryć. Jakby ty opolować takiego pięknego chybcia. Niepiękny, bo zabity. A co mamy teraz robić, królowo i królu? Chwilę przerwy. Ui! A wy to za nich jedzcie. Nigdy takiej kupy nie widziałem. Tak u nas bywa, tak każdy posi... Wy jesteście cały czas głodni. Ja to się cały czas najadam i mam bardzo mocny brzuch. Dobra, zrób zapasy z tygrysem szablozębnym. No bo inaczej nie sprawdzisz. 3, 2, 1, start. I co? To jeszcze nie koniec. Tato, już jest ranek. Wy. Dlaczego mi rozkazywaliście? Co? Tak. I kazaliście mi się jeszcze bić z tygrysem szablozem. Wiesz co? Co? Ja bym nawet chętnie się z tobą połowę. I polowałam na jakiegoś tam chybcia lub słonia. A dokładnie chybcia upolowałem, bo słonia nigdzie nie było. Co? Też ze mną? Tak, też z tobą. Wie, to niemożliwe. Przecież spaliśmy. To co się stało? Nie wiem. Niedługo się dowiemy. Strasznie to wszystko jest. Pójdę się drzeć. Znów wieczór? No, nawet noc. Nie jadłeś od kilku dni. Ja kilka dni spałem? Nie, tylko kilka godzin. Wczoraj nie jadłeś, dzisiaj nie jadłeś, przedwczoraj nie jadłeś. A, chyba już pójdę się zdrzemnąć. Tylko nie gadaj, że jesteś zdrowy, jak kilka dni temu. Jestem po prostu zmęczony. Co się stało? Nic się nie stało. Dlaczego jestem w innym miejscu, niż leżałem poprzednio? Przenieśliśmy się cię trochę. Dziwne to trochę. No, nie mów mi, że kolejne zadania mnie czekają. Nie wiem, to zależy od królowej. A król to nie rządzi? Ja chcę być królem. Rządzę. Jeszcze mocniej. Ale to królowa ma lepszy pomysł. No. A cały czas tu jest jasno. Cały czas świeci słońce. Nie rusza się nawet. Ani cień. To magiczna kraina, czy co? Normalna Afryka. Przecież tak nie wygląda Afryka. Gdzie góry? Gdzie Kilimandżaro? Gdzie pustynia? Gdzie Nil? Nil jest za to. Zapomniałem. A gdzie pustynia? No wyżej lub niżej. Tam lub tam. A sawanna? My jesteśmy na sawannie. A Kilimandżaro? No, w górach. A gdzie góry? W Afryce, i w Azji, i Europie. Bo tylko tyle kontynentów ja znam. A, właśnie! I Ameryka Południowa, z której pochodzę. To jednak trochę wiem. Dobra, dzisiaj musisz zmierzyć walkę z samym królem. 3, 2, 1. Dzisiaj nie osłucham. Walka o władzę! 3, 2, 1. Nie ma do trautu! Ja się na to nie zgadzam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No kak! Jak to się stało? Jak ja straciłem koronę? A ja chcę być królową. Jak ja straciłem władzę? Jak? To jest niemożliwe. 3, 2, 1. Star! Czemu się nie ruszę? Od razu! Nie ma żadną 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout. Ach, jak fajnie być znowu królami, władcami całej ziemi afrykańskiej. No właśnie. Na tę scenę proszę nie patrzeć. Nie. Koniec wolności. A teraz zarządzam spać. Weź ze mnie nogi. Daj mu zioła lecznicze. On majaczy. Na szczęście po ostatnich sytuacjach ma cały zapach. Już niedługo rano. Jest. I gryź. I łykaj. No dawaj. Jeszcze. Co się dzieje? Jeszcze wszyscy śpią? Nie wszyscy. Ja, gepard, nie śpimy. I ty też. Ty też jesteś osobą. Żyjącą. Nie zaszczepy. Jesteś zwierzętem żyjącym. Ludzie są głupi. A nie sądzisz, żebyś tak do mnie mówiła? No, nie. O, troszkę mi lepiej. To nie masz taką samą odporność. Tylko po dziełach leczniczych. Cię się udało obudzić. A ja majaczyłem? Czy chorowałem? I to.